festiwalu wzięło udział 18 wykonawców, solistów i zespołów, łącznie 46 osób. Głównym celem festiwalu było nakłonienie młodzieży do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. W ten sposób młodzi ludzie mogą nie tylko rozwijać swoje zainteresowania, ale też w kreatywny sposób spędzać swój wolny czas. Festiwal został podzielony na kategorie. Mamy zgłoszonych 18 wykonawców, łącznie na scenie wystąpi 47 osób. Będą występowali w czterech kategoriach: muzyka i śpiew, małe formy sceniczne, plastyka i fotografia oraz taniec i inne sztuki. Wróciliśmy do kategorii, ponieważ były sygnały takie, żeby skategoryzować te występy. W kategorii muzyka i śpiew jury przyznało 3 równorzędne pierwsze miejsca. Dla Karoliny Rogowskiej z pierwszego liceum ogólnokształcącego za wykonanie piosenki Wariatka tańczy, Bartosza Zacharczuka z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 za wykonanie utworu instrumentalnego na akordeon Ekwador, grupy muzykalowej pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego za wykonanie fragmentu widowiska Jeszcze będziemy młodzi. Drugie miejsce przyznano Paulinie Dudek z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 4 za piosenkę I'm not the only one. Trzecie miejsce zajął Michał Witkowski z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 za beatbox freestyle music. W kategorii małe formy sceniczne pierwsze miejsce zajęła Dominika Bober z liceum plastycznego za recytację prozy Oblicza kobiety ilustrowaną pracami plastycznymi. Natomiast w kategorii taniec i inne sztuki jurorzy nie przyznali pierwszej nagrody. Drugą nagrodę otrzymał za to Michał Wójtowicz z czwartego liceum ogólnokształcącego za taniec nowoczesny. Grand Prix 5. Festiwalu Talentów Młodzieży pod hasłem Pozwólmy Młodym Rozwinąć Skrzydła Zamość 2015 otrzymała grupa musicalowa 1. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego za wykonanie fragmentów widowiska Jeszcze będziemy młodzi. Jak mówią uczniowie, biorący udział w festiwalu stanowią świetną zabawę, a także pozwala młodym ludziom na pochwalenie się swoimi zdolnościami. Bardzo podoba. To jest szansa na poznanie i nowych osób, prawda, ze szkoły, jakiś taki rozwój nie tylko intelektualny, bo nie tylko po to się chodzi, prawda, do szkoły. No i przede wszystkim przygoda, wspomnienia. Takie przeglądy są bardzo fajne, można się zaprezentować, można też coś fajnego wygrać. No i oczywiście to, że tak jakby pokazujemy to, nad czym tyle pracowaliśmy, w co włożyliśmy tyle pracy, co jest bardzo fajne. Organizatorami 5. Festiwalu Talentów Młodzieży Zamość 2015 pod hasłem Pozwólmy Młodym Rozwinąć Skrzydła byli Bursa Międzyszkolna nr 1, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna imienia Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz Klub 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Honorowy patronat nad festiwalem objął prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Gościem specjalnym był zespół Buffalo.